To jest podcast W Rytmie Biegania. Naszym partnerem jest E-Obuwie. Strategiczna informacja na początek, prawda? Absolutnie tak. A drugą strategiczną informacją jest to, że nasz gość nie jest całkiem tuzinkowym, przeciętnym człowiekiem. Wręcz przeciwnie, bo sięga po szczyty, Macieju. Tak, sięga po szczyty, a my dzisiaj zastanawiamy się, czy to będzie podcast o bieganiu, czy to będzie podcast o himalaizmie, czy może o triatlonie, bo taki temat też się może pojawić. Właściwie to jest taki gość, którego można na początku włączyć i później, jak już czas zbliża się do końca, ewentualnie poprosić o wyłączenie. Samograj, ale też niesamowita historia. To, co wydarzyło się w jego życiu od 2018 roku, to jest temat nie tylko na podcast, ale na książkę i to taką pełnowymiarową beletrystykę. Tak, w szybkim skrócie czeka was niesamowita wspinaczka po tematach, a po wysokie góry, aż po biegi, właśnie historie rodzinne. I to jest człowiek, który może się wylegitymować nie lada dobrym powitaniem, bo powita się z nami Oswald Rodrigo Pereira. Dzień dobry. I to nie jest żart, chciałem powiedzieć. Bieganie.pl. Słuchaj W Rytmie Biegania. Partnerem cyklu W Rytmie Biegania jest E-Obuwie. Ja naprawdę zastanawiam się nad tymi reakcjami, które są, kiedy się przedstawiasz. Jak twoi rozmówcy cię jakby odpowiadają. W TVP Sportu były bardzo pozytywne reakcje, kiedy Oswald był moim i moich kolegów dobrym kumplem. I to była bardzo ciekawa chwila w naszym sportowym życiu, kiedy byłeś z nami. Dłuższa chwila i dobrze. Tak, i bardzo dobrze wspominam, bo zresztą można powiedzieć, że na pewno ten kluczowy etap w moim życiu, czyli ostatnie 5 lat, właśnie wtedy miał swój początek, ale wracając do jeszcze tego pierwszego pytania, no zazwyczaj jest takie na zasadzie, dobra, na poważnie, jak się nazywasz? Wkręcasz nas, chłopaku. No wiadomo, że teraz jest łatwiej, bo już jakby świat jest bardziej otwarty i imiona są różne, oryginalne, bardziej albo mniej. W podstawówce zawsze było tak, na zasadzie przychodził jakiś nowy nauczyciel czy wychowawczyni i tak czytaj później, a ten to który? I jak to przeczytać? No więc stawa mówi, a ty co taki biały? No tak wyszło. 3 kraje tak na dobrą sprawę na samym początku. Tak. Belgia, Portugalia i Polska. Tak, w Belgii się urodziłem, więc można powiedzieć, że Belgiem nie jestem, ale tam się począłem. Mm-hmm. Chociaż wydaje mi się, że z tym poczęciem to jeszcze bardziej Szwecja. Wchodzi w grę. Już nie mieszajmy w to moich rodziców, to już przy jakimś innym odcinku. Gość międzynarodowy nam się trafił. No. A tata jest Portugalczykiem, mama Polką, więc można powiedzieć, że te 3 kraje. Więc nie wiem, czy macie już takie pytania, ale to może odpowiem na nie, czy się czuję bardziej tak czy tak. W Polsce zawsze jestem trochę Portugalczykiem, a w Portugalii Polakiem. Już wiem, że medialnie czujesz się bardzo dobrze, tak? Tak, sam ale... Sam zadaję pytanie i sam na nie odpowiada, świetne. Chcę wam ułatwić zadanie, sam powiedziałeś. Bo się stresowaliśmy. Sam powiedziałeś, że wystarczy włączyć, trzeba wyłączyć. Tak. Wziąłeś sobie do serca. Natomiast ze względu na imię, które zresztą jest skandynawskie, a tak naprawdę staroceltyckie, no to zawsze gdzieś tam i nazwisko, zawsze będę w Polsce trochę odmiennicem. A w Portugalii przez jasną cerę i niebieskie oczy zawsze ludzie są zaskoczeni, że w knajpie zamawiam po portugalsku i takim czystym akcentem, bez żadnych naleciałości, nawet regionalnych, bo mam po prostu książkowy akcent. Zresztą jak czasem pracuję... Przepraszam, to jakbyś zamówił piwo? Uma cerveja, por favor. A, to mi się podoba. Tylko sobie jeszcze bym dodał sem gluten, czyli bez glutenu, gdyż mam celiakię. Ale akurat w Portugalii tego piwa bez glutenu jest więcej. Może mówić o piwie, tak? Tak, bardzo dobry wstęp. Nie mamy takich tutaj przeciwwskazań, pewnie, że tak. Jak ktoś zadaje ci pytanie, jesteś biegaczem, himalaistą, to wybierasz? Zazwyczaj wybierałem taką komfortową i bezpieczną odpowiedź, czyli biegający wspinacz z kamerą. Myślę, że czas takiej skromności nie minął, ale na pewno też już mam świadomość jakby też swojego potencjału w górach wysokich, więc mogę powiedzieć, że filmowiec i himalaista teraz. Jeszcze do niedawna staram się mówić, że po pierwsze nie jestem wspinaczem, bo jakby wspinanie się to jest na takim naprawdę dobrym poziomem, to obok takich osób stałem kilka razy w życiu, ale się tak nie wspinam. Na pewno jestem gościem, który gdzieś tam swój talent biegowy właśnie przekuł we wspinanie w Himalajach, no bo jednak to jest zupełnie inne wspinanie, nie tak techniczne, bardziej wytrzymałościowo, wydolnościowe.
A do tego jestem filmowcem, bo właśnie na tych wierzchołkach, czy poniżej, czy w bazie wyciągam kamerę i można powiedzieć, że to jest mój cel taki właśnie zawodowo życiowy. Człowiekiem, który trafił idealnie w pewną niszę, bo jeśli ktoś szukałby kogoś do obsługi medialnej wypraw wysokogórskich, to mamy telefon do człowieka. Tak, wydaje mi się, że jeśli chodzi o taką całościową obsługę medialną, no to pewnie jestem najlepszy na świecie, pewnie jestem jedyny, który to robi. Tak od A do Z, od PR-u, i marketingu i nie ma tu miejsca na skromność, tak. Nie, nie, absolutnie, ale po prostu jak jest się jedynym, to trzeba o tym mówić. Jedyne miejsce na podium. Nie, jakby dodając do tego element, że wspinam się po prostu bez tlenu dodatkowego, bo jest wielu filmowców górskich bardzo dobrych na świecie, natomiast no, większość korzysta z szerpu, ze wsparcia, nie wiem, asystentów. Nie, są po prostu profesjonalistami, nie? No właśnie widzisz, to jest bardzo ciekawy wątek, bo słyszałam parę razy, no tak, ale jeśli chcesz zrobić dobry film, to jest twój główny cel, no to powinieneś się wspinać z tlenem dodatkowym, bo przecież wtedy możesz wytrzymać dłużej na szczycie, nie odmrozisz się, no jesteś bardziej niezależny. No i ja mówię, że nie, że po prostu wtedy bym nie chciał robić takiego filmu, bo będąc z kamerą na wierzchołku, czuję, bez tlenu dodatkowego, czuję dokładnie to, co czuje mój partner wspinaczkowy, czy osoba, którą kręcę, a w razie czego nie jestem obciążeniem dla takiej osoby. No byłoby koszmarną sytuacją dla mnie, że filmuję kogoś, ta osoba wspina się i mi nagle kończy się tlen i okazuje się, że ta osoba musi odpuścić szczyt i musi mnie ratować. Czujesz zdecydowanie więcej, bo nie byłbym zaskoczony, zresztą wspólnie z Adamem, obserwując cię w wysokich górach, gdybyś ty podbiegał do przodu, filmował ekipę idącą od przodu, później wracał za nimi, później jeszcze coś tam robił dodatkowego. Nieskromnie dodam, że zazwyczaj tak było dotychczas, ale teraz byłem na wyprawie z Bartkiem Ziemskim, no, który jest no, maszyną wydolnościową i no, pierwszy raz naprawdę musiałem biegać za kimś, zaciskać zęby i martwić się o to, czy będę mieć jakiekolwiek ujęcie ze szczytu, czy same plecy, jak się widzimy w bazie, bo naprawdę jest super szybki. Natomiast od początku mojej drogi w Himalajach, to myślę, że gdzieś tam ukierunkowało mnie i też utorowało ścieżkę wśród wspinaczy, którzy przecież to jest bardzo zamknięte i hermetyczne środowisko. Było to, że jechałem na wyprawę i jeszcze lepiej przygotowani niż pozostali. Bo nie chciałem być obciążeniem, nie chciałem, żeby było tak, nie no, musimy jeszcze czekać na tego z kamerą, bo trzeba porobić foty, nie? Nie, chciałem właśnie, żeby było tak na zasadzie, chłopaki, ja tam nie istnieję, fajnie jest. Tak, choć się przetarłem, to możecie przyspieszyć, bo bateria się kończy. Ty zawsze byłeś taki ambitny, żeby być najlepszy? Tak. Tak, myślę, że to jest wada wrodzona. Okej, okay, a ty zapytam, to jesteś na takim etapie swojej kariery, w którym to ludzie cię proszą, żebyś im towarzyszył w wyprawach, że telefon dzwoni po prostu z różnych prefiksów, z różnych stron świata i mówią, Rodrigo, porozmawiajmy. Niestety nie, chciałbym mieć taki komfort, natomiast tak jak słusznie zauważyliście, po pierwsze jest to nisza, po drugie, no trochę jest tak, że każdy, kto ma teraz telefon i nie sam, wiem, sobie kamerę, sam sobie z operatorem, więc no bardzo się jakby spłycił też po prostu przekaz audiowizualny, można powiedzieć. Spłycił na zasadzie, że już nie trzeba oglądać filmu, żeby być tam, uczestniczyć w tym i wystarczy 15-sekundowa rolka w social mediach. Natomiast proszę cię z łapawicą, co to jest za nagranie na 8-tysięczniku. Jednego palca poświęcasz, masz 5 szans, żeby się wspiąć, bo musisz nacisnąć nagrywanie? Trzeba byłoby mieć 14 palców, żeby na każdy 8-tysięcznik starczyło po jednym. No i tu się pojawia na koniec problem. Tylko nacisnąć on-off i autofocus. Cię nosem nagrywamy albo palcem u stopy. Ale tak na poważnie, to był taki moment po K2 zimowym, gdzie towarzyszyłem Magdalenie Gorzkowskiej jako jej fotograf i filmowiec. No, koleżanka z bieżania. Tak. Zresztą też dość zabawne, bo w sumie kontakt złapaliśmy jak podczas pandemii. Nie miałem za bardzo celu biegowego i postanowiłem, że złamię 17 minut na 5 kilometrów i w sumie zaproponowała, że rozpiszę plan. Jak miałem kryzys, to pomyślałem, jeżeli to przebiegniesz do końca te 5000 metrów, nie na żadnych zawodach, po prostu sobie nad Wisłą na wałach. I pomyślałem, jeżeli ukończysz to i nie poddasz się, to pojedziesz w tym roku na wyprawę. No i w sumie skończyłem ten bieg, tak jak sobie założyłem, w sensie 17-24 w ogromnych męczarniach. I minęło 3 miesiące i Magda zadzwoniła, chcesz jechać na K2 zimowe? A ja wtedy znów wróciłem do pracy w TVP Sport i mówię, no dobra, rzucę tą pracę po raz drugi, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast wracając jeszcze do tego wątku, który nie zaginął jeszcze na szczęście, było dość duże zainteresowanie, kilku wspinaczy, natomiast też no jakby oni nie mają świadomości też, z czym to się je. No bo na przykład odezwała się do mnie
duża wytwórnia z Hiszpanii, czy bym chciał uczestniczyć w produkcji filmu o niewidomym wspinaczu z Hiszpanii, paraolimpijczyku, i jakby przedstawiłem jakby kosztorys w ogóle uczestniczenia w takiej wyprawie. Oni na przykład nie mieli świadomości w ogóle, ile kosztuje trekking do bazy pod Everestem. Musieli wysłać 10 osób. Ja mówię, słuchajcie, no każda osoba to jest tam, nie wiem, $7,000. I zaczęło się to jakby nawarstwiać. W pewnym momencie wyszło na to, że tak naprawdę ja mi zorganizuję tą wyprawę, a nie oni zapraszają mnie do współpracy. Więc... Czyli na razie jeszcze jest trochę niezrozumienia. Czy może być trochę niezrozumienia? Myślę, że może być. I rzeczywiście... A to organizujesz tą wyprawę? Nie, skończyło się już tak, no oczywiście bardzo mili Hiszpanie, ale skończyło się bardziej tak, że czułem, że gdzieś tam bardziej ja będę dla nich przydatny niż gdzieś tam ja zawodowo na tym skorzystam. I ja myślę, że to może trochę wynikać z tego, że większość wspinaczy, tak no myślę, że znakomita, pewnie 90-98% w tym momencie na świecie, w Himalajach, to są... No, ludzie, którzy wspinają się z tlenem, z szerpami, to generuje gigantyczne koszty, więc jeśli jeszcze mieliby zapłacić za moje uczestniczenie w wyprawie, no bo ja nie chcę jechać na wyprawę, siedzieć w basecampie, bo to mnie w ogóle nie satysfakcjonuje, tylko wspinać się z tą osobą, że jeśli jeszcze oprócz mojego jakiegoś tam fee skromnego, które naprawdę jest żartem, porównując do filmowców z zagranicy, musieliby opłacić, nie wiem, pozwolenie na drona, które kosztuje $6,000, mój permit na wspinanie, wyżywienie, lot, no to wychodzi, no, pokaźna kwota, no to wolą sobie wziąć szerpę, który ma swój aparat, porobi fajne zdjęcia i tyle. Natomiast to wychodzę z założenia, że jestem gdzieś tam na początku, może no po pierwszych 100 metrach swojego biegu w górach wysokich, tylko pytanie, jak długi jest ten dystans, bo jeśli 100 metrów w maratonie, no to rzeczywiście niewiele na razie za mną, natomiast wychodzę z założenia, że każdy rok jest przełomem dla mnie, tak? Jakby jak pojechałem na K2 zimowe, no nie wszedłem za wysoko, właśnie ze względu na też zatrucie pokarmowe Magdy Gorzkowskiej, po którym zostaliśmy ewakuowani, ale pojechałem 3 miesiące później na samodzielną wyprawę, wszedłem na Broad Peak bez tlenu. Później pojechałem na Manasur zimą, gdzie raczej byłem wyróżniającą się postacią akurat na wyprawie, gdzie niewiele się działo, ale tam powiedzmy, że utrwaliłem swoje nazwisko, jeśli chodzi o zimowe wspinanie w Himalajach. Wybuchła wojna w Ukrainie, więc jakby no, odstawiłem po prostu na dalszy tor Himalajzm i zacząłem jeździć do Ukrainy z transportami humanitarnymi. Natomiast gdzieś tam z tyłu głowy miałem po pierwsze, że chcę wrócić w Himalaje, a z drugiego tyłu głowy miałem takie poczucie, że ten rok przerwy też jest dla mnie testem, czy wspinanie nie stało się jakimś narkotykiem, bez którego nie potrafię żyć. I ktoś by mógł oczywiście powiedzieć, może słusznie, ale wydaje mi się, że nie, że zastąpiłem jedną adrenalinę i wyzwanie innym, bo zacząłem jeździć do kraju, gdzie jest wojna, więc nie, po prostu poczułem, że ważniejsza jest w tym momencie służba i gdzieś tam pomoc drugiemu człowiekowi. Ale do tych gór całe szczęście wróciłeś, bo ten ostatni czas, o którym jeszcze nie opowiedziałeś, jest bardzo ciekawy i pokazuje, w jak szybkim tempie u ciebie to wszystko postępuje, bo zacznijmy od tego, że to wszystko rozpoczęło się w roku 2018. 5 lat temu zaledwie. A ja jeszcze przed tym, zanim odpowiesz, muszę doszczegółowić jeden temat. Czy dzisiaj himalajzm to jest podzielony, bo takie mam wrażenie po tym, co mówisz i po relacjach osób, które się wspinają, że to jest jednocześnie wąska grupa profesjonalistów, specjalistów i dużo turystyki biegowej, nie biegowej, tylko himalajstycznej, wysokogórskiej. Znaczy sportowcy i turyści. Tak, jakby ja staram się nie oceniać jakby nigdy na zasadzie, że to jest lepsze czy gorsze. Wiem, że jedno jest trudniejsze, a drugie łatwiejsze. To jakby bez dwóch zdań i no po prostu wystarczy spojrzeć na osoby, które schodzą po wspinaniu z dodatkowym tlenem, jak wyglądają, że są w stanie zrobić właśnie, nie wiem, ileś tam 8-tysięczników. No teraz Kristin Harila z Norwegii chyba zrobiła już 8 albo 9 8-tysięcznik na przestrzeni chyba niespełna 50 dni. Myślę, że bez dodatkowego tlenu, no nie wiem, kusiłoby mnie, żeby sprawdzić, ale byłoby to na pewno trudne. Natomiast po pierwsze jest podział i na pewnie kilkadziesiąt osób, które spotkałem pod Annapurną i jakieś 15-20, które spotkałem pod Daulagiri w tym sezonie, no to ja, Bartek Ziemski, Sajid Satpara z Pakistanu i chyba jeden z Sherpów wspinaliśmy się bez dodatkowego tlenu. Więc tak naprawdę no to jest, można powiedzieć, że nie wiem, 4/50, tak, czyli 8%. Więc naprawdę niewielkie grono. I z jednej strony to jest takie, że inni bardzo doceniają i tam naprawdę z całego świata dostawaliśmy wyrazy gratulacji i że jesteśmy nad ludźmi, że niewiarygodne osiągnięcie i tak dalej. A z drugiej strony bardzo często jest tak, że jednak w tej społeczności, nawet mam wrażenie czasem w Nepalu czy w Pakistanie i też już miałem takie sygnały, tacy wspinacze są niemile widziani.
No bo zostawiają mnie pieniędzy po prostu, tak? Jakby nie zakontraktujemy szerpów dodatkowych, chodzi tak, o pieniądze, tak. Nie weźmiemy dodatkowego tlenu, każda butla z tlenem to jest $1000, więc jakby zostawiamy mniej pieniędzy, a na dodatek jesteśmy dość bezczelni, bo jesteśmy w odpowiednim momencie, jesteśmy w stanie wyjść na przykład sami bez lin poręczowych. Więc mieliśmy już nawet takie dyskusje i sytuacje, które no, mogły generować jakiś konflikt czy niezadowolenie z drugiej strony, że tutaj przyjeżdża, nie wiem, ktoś z Polski i bezczelnie próbuje zrobić szybciej ten szczyt, albo mówi, że to można zrobić bez tlenu, więc jakby na pewno jest spory podział i na pewno jest przesunięcie, które no niestety mnie trochę martwi i to jest tak jak też kwestia zmian klimatycznych, że po prostu mam wrażenie, że na tych 8-tysięcznikach będzie coraz trudniej i niemilej, bo będzie mniej śniegu. To, że tak samo po prostu będzie coraz więcej osób, które po prostu mają na to pieniądze, a nie ludzi, którzy to robią z pasji. Kolejki na Everest będą coraz dłuższe? Myślę, że na Everest będą takie same, tak, ale na innych górach będą coraz większe. No K2 nawet się stało praktycznie komercyjną górą. No w tym roku, kiedy ja wszedłem na Broad Peak, czyli 2021, na Broad Peak wejście mają znane 3 osoby, czyli ja, gość z Belgii i z Boliwii, który tak naprawdę powyżej przełęczy, powyżej 7800 metrów, połączyliśmy siły, wyszliśmy razem. 10 osób utrzymuje jeszcze, że było na szczycie, ale 3 jakby mają znane. A na K2 tydzień później na szczycie było chyba 50 osób, więc jakby w tamtym sezonie było tak, że Broad Peak był trudniejszą górą. Oczywiście no jest też dużo niższy, ale akurat wtedy wymagało wejście na ten wierzchołek wspinania, a na K2 Sherpowie, jeden z najlepszych Sherpów po prostu przetorował sam na szczyt poręczówki położone, więc autostrada. Więc myślę, że ta różnica się będzie pogłębiać i jeszcze w 2019 roku, jak byłem na wyprawie jesiennej pod Lhotse, to było tak, że śmialiśmy się, że wyprawa obok, gdzie każdy zapłaci $200,000 za uczestnictwo, ma ketchup w oryginalnej butelce, a butelka w naszym ketchupie jest gdzieś tam wlewana z takiego pukłaka, jakiś tani ketchup, więc to trochę ironizując, ale... Tak, ale w smaku też dyskontowe. Natomiast to są takie małe rzeczy. No jakby nie jadę tam, żeby jeść dobry ketchup, czy picie, nie wiem, espresso z porcelanowego kubka, mimo że kawę bardzo lubię. Ale w tym roku pod Everestem już były na przykład wyprawy uczestnicy, którzy płacili chyba 200 czy tam $300,000 i te osoby miały normalnie rozłożone łóżka hotelowe w takich namiotach, które przypominają bardziej chyba glamping, to się nazywa, czyli taki glamping. Luksusowy pobyt w górach, dodatkowo normalne toalety i tak dalej, więc jakby ja nikomu nie odmawiam, jeżeli ktoś ma pieniądze na takie rzeczy, no to niech to robi, ale z drugiej strony myślę, jakby ile można z tymi pieniędzmi zrobić dobrego, a po prostu zrealizować ten szczyt w takim stylu sportowym. Ciekawą miałem rozmowę też ze wspinaczem z Indii, który powiedział, że jeżeli ktoś z Indii zdobędzie Everest, to nie musi już zdobywać żadnego 8-tysięcznika, bo swoją karierę zawodową już tak naprawdę ma ugruntowaną, bo gdziekolwiek pójdzie do pracy, w CV wpisuje, że był na Everestie, to powoduje, że jest brany już pod uwagę na jakieś wysokie menedżerskie stanowiska, co jest też jakimś przekłamaniem, bo taka osoba może zostać przecież wciągnięta przez 5-6 szerpów na szczyt i być jeszcze zagrożeniem życia dla nich i dla wspinaczy wokół i pilotów, którzy lecą ratować. Ale, no, ale w tym on kraju... tym opowiadał nie będzie, tak? Tak, więc... Był, ma zdjęcie, jak leży. Tak, może wpisać w CV zdjęcie ze szczytu, bo opowice, wszystko się zgadza. Czyli cały czas magia tego himalaizmu działa i to akurat jest dobre jako ogólne zjawisko. Przypomnę, że to jest podcast w rytmie wspinania, na przepraszam, w rytmie biegania. Musimy do tego biegania wrócić, przynajmniej zahaczyć o nieco. Na koniec. Okay. Słuchajcie, to... A dobra, to... Bo, wiesz, bo biegaliśmy też gdzieś tam w pasie. Też tam biegaliśmy, no zacząłeś od krótkiego biegania. Tak wie się, tak stara góralska pieśń niesie. Tak, znaczy w sumie zacząłem biegać jak byłem dzieckiem i to wyglądało tak, że jak były zawody międzyszkolne, można było mieć wolno zajęć, to nie mówiłem rodzicom, że idę na te zawody, bo miałem zakaz sportu przez swoją astmę i startowałem wtedy w sumie w czymkolwiek się dało, żeby mieć wolne. Ale zazwyczaj kończyło się to na 400 metrach, bo nikt nie chciał startować na tym dystansie, ponieważ odrobinę boli. Więc mimo, że jakby nie mam postury... Bolało bardzo. więc mimo, że na pewno nie mam postury 400-metrowca, myślę, że prędzej powiedziałbym, że chyba 800 i 1500. I to kiedyś z kolei uświadomił mi fizjoterapeuta Szczepan Figetek parę lat temu. Mówi... Pozdrawiamy Szczepana. Pozdrawiamy, tak. I mówi, Osław, no tam analiza technik biegowej wszystkiego, mówi, no tak 1500 to jest twój dystans, max 5000, więc no niestety już mam 30 parę lat, więc jakby skoncentrujmy się na tym, żebym nie został kaleką po pierwszym maratonie i udało się, przynajmniej na razie.
Natomiast rzeczywiście pierwsze dystansy były bardzo krótkie i w ogóle jak myślałem, nie wiem, test Coopera jest 12 minut biegu. Ironmani, nie? Jak? No pewnie doping. I przez bardzo długi czas nie lubiłem biegania. Traktowałem to jako taką, nie wiem, no trochę hipsterską zajawkę dla klasy średniej albo pretendentów do tej klasy, którzy po prostu chcą pokazać, że uprawiają sport. Czyli szpan. Tak, trochę tak. Na zasadzie, jak nie masz co robić i nigdy nie uprawiałeś sportu takiego poważnego, jak na przykład piłka nożna, to biegaj. Mówię oczywiście o biegach masowych. Jest bezczelny chyba, nie? To był Oswald Rodrigo Pereira, dziękuję. Nie, ale słuchaj. Nie, jakby jako prawdziwy kierowiec spojrzałem na ciebie i błyskawice w oku, więc tak, biegi masowe. Nie, jakby w ogóle bardzo zawsze się interesowałem lekką atletyką, natomiast po prostu wychodziłem z założenia, że jako gość, który lubi sporty grupowe, zespołowe, no właśnie lubiłem piłkę nożną, grałem w futsal gdzieś tam amatorsko, trochę w siatkówkę w liceum, w Portugalii też byłem w reprezentacji akademickiej właśnie w futsalu, więc... Czyli dobry byłeś. Piłka nożna... Tak, wybiegany, powiedziałbym wyszczekany, ale... To dobrze, trzeba to się samo. Ugryźć. Tak, więc no i zawsze byłem tym gościem, który mimo, że grał na pomocy, po prostu wracał do linii obrony, właśnie gdzieś tam płuca trenując. Natomiast... Człowiek zasnął. Polecamy wszystkim na spoczynek. To prawda, póki się nie uszkodzi kolan i wszystkich stawów i tak dalej. W 2012 roku no właśnie mojej byłej partnerce udało się mnie namówić na bieg, na zasadzie tak przecież i tak byś nie dał rady. Nie no, poczekaj. Potrzymaj to bezglutenowe piwo. No i pobiegłem wtedy w biegni Warszawo, tak z marszu, to tak naprawdę 10 kilometrów. Cały czas pytam, ale to kiedy się zacznie ten bieg? Jakby to jest jakiś truch. No i okazało się, że gdzieś tam mam predyspozycję. Na początku jeszcze biegałem w ogóle w butach do piłki nożnej halowej, po prostu no, praktycznie bez podeszwy, w bawełnianej bluzie i ciężkich spodniach dresowych. Takich gości, co? Oj, tak. W wielkich takich słuchawkach i to był taki mój styl właśnie Rocky Balboa, ale z czasem zrozumiałem, że lepiej jednak kupić buty biegowe z jakąś amortyzacją. To ty byłeś szpanerem dopiero, no. No, teraz pewnie bym był, nie? Na zasadzie, wow, to jest wow, naprawdę... Wow, mija nas. Ale rebel. Nie ma butów biegowych. Ale z czasem zrozumiałem, że jednak no to zdrowie jest jedno i jakby trzeba jednak jakieś tam pieniądze wydać na te buty biegowe. A jak szybko wciągnąłeś się do takiego biegania poważnego, długodystansowego? Myślę, że bardzo szybko, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, właśnie mam taką wadę oprócz astmy, że gdzieś tam zawsze ambicjonalnie bardzo podchodzę, więc oczywiście jak pomyślałem, że zacząłem biegać z przebiegłem dychę, no to chcę kiedyś maraton, tak? No ale dobra, maratonu nie zrobię od razu, no to właśnie w tych butach do piłki halowej wybiegłem na trening i zrobiłem półmaraton w 1:45, co dla mnie było takim na zasadzie spaceru, a później okazało się, że to jest no taki znośny wynik, jak na gościa, który zrobił to sobie na treningu. Szybko u ciebie to wszystko postępuje, treningu, bo przed chwilą był 2:12, 2018 wspinaczka górska, w międzyczasie rzeźnik, bo w sumie po maratonie co można zrobić? No właśnie, więc można powiedzieć, że ten apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale no z czasem nauczyłem się też po prostu hamować ten taki neoficki zapał na zasadzie robię wszystko jak najszybciej i kończy się to kontuzjami, na przykład po rzeźniku, złamaniem zmęczeniowym piszczela. 84 kilometry. Tak, i to wtedy naprawdę, no wtedy byłem w bardzo mocnym gazie i co zabawne, to czy nie do końca zabawne, to tak naprawdę no, kontuzję nabawiłem się na własne życzenie, no bo będąc pod opieką wtedy Piotra Hercoga, rozpisywał mi plan i jakby właśnie hamował bardzo ten mój zapał do startów. A ty i tak przesadzałeś. A ja wymyśliłem jeden start, który był jakby nie na miejscu, czyli jakiś tam ultramaraton kampinoski, który był po prostu łatwy, dość płaski, ale przez to trzeba było dużo biegać. Wiedziałem, że raczej będę miał tam podium i wystartowałem chyba, nie wiem, 2 czy 3 dni po Wings for Life, gdzie też zrobiłem tam trochę kilometrażu. No i okazało się, że właśnie ten kampinoski ultramaraton wymyślony zupełnie tak z niczego, żeby nie powiedzieć gorzej. Przepłaciłem kontuzją i później na tej kontuzji jeszcze zrobiłem chyba 2/4 triatlonu. Rzeźnika, bieg granią Tatr, no i forma była szczytowa, ale po prostu ten piszczel dawał znać o sobie. Ale to, co to znaczy dawał znać o sobie? No, bolał cały czas praktycznie podczas biegu i to było tak na zasadzie, że nawet fizjo, do którego wtedy chodziłem, mówił mi, że no, ja mówię, słuchaj, może to jest złamanie zmęczeniowe piszczela, na zasadzie przeczytałem w internecie, to jestem doktorem, czy rehabilitantem. Mówi, nie, no niemożliwe, słuchaj, no z takim bólem nie byłbyś w stanie właśnie przebiec biegu rzeźnika, co, ja nie dam rady? Czy granie Tatr, tak. Czy nie byłeś mu w stanie wytłumaczyć, jak cię boli?
No prawdopodobnie nie, jakby nie do końca było to zrozumiałe, jakby po jakichś tam zabiegach trochę się to rozluźniało, kolejny start i po tym starcie czuję super, ale jakby na 30 km ból jest nie do zniesienia. No i jak przebiegłem Grand Teatr w takim no, dość dobrym czasie dla mnie i znajomi zaczęli mówić, to dawaj teraz na jesień jakiś tam maraton, nie wiem, 2.50, 2.45 atakujmy, pomyślałem, fajnie, tylko najpierw rezonans i w tym rezonansie już wyszło i to był na pewno jeden z takich pierwszych momentów tej takiej zajawki sportowej, wyczynowej, że przystopowałem. No na 3 miesiące, bo nie było wyjścia. Ból jest względny. Jednym z profesjonalistów, który dowodził tego, to był Marcin Chabowski, który często powtarzał takie zdanie. Ciebie na pewno nie boli tak, jak mnie boli. No i ty chyba jesteś tym, którego faktycznie po prostu boli mniej. Albo gdzieś tam wyłączam receptor odpowiedzialny za ból, co też by mogło tłumaczyć późniejsze wyczyny w Himalajach, czyli gdzieś tam wyłączenie. To ten sam, który wyłączy moje gadanie. Czyli w Himalajach, w Himalajach rozumiem jest tak, że od pewnego momentu trzeba się trochę odciąć od ciała i siłą woli pójść dalej. Podobnie jak na 400 metrów trzeba powiedzieć coś wbrew temu, co organizm ci mówi, tylko przez znacznie krótszy czas oczywiście, że no to idziemy dalej w tym kierunku. Czy to tak jest? Nie. Ja powiedziałbym, że w Himalajach jest głębsza sztuka, ale akurat przypomniałem się, jak teraz biegłem jedną milę, tak co prawda towarzysko i ktoś tam pyta mnie z dziennikarza, o Sławek się biegnie ten dystans. Ja mówię, no słuchaj, wydaje mi się, że po prostu mocno, a Marcin Lewandowski startował jako ambasador i mówi, no pierwsza połowa mocna, druga w trupa, więc tak to jest, natomiast no w Himalajach źle by to wybrzmiało, że pierwsza połowa mocna, druga w trupa, bo chcemy wrócić też. I to tak jest. Bardzo bardzo czarny humor mi się włączył wtedy, natomiast myślę, że właśnie w Himalajach trzeba po prostu sięgać do tych pokładów, które pozwalają nam wrócić i uświadomienie sobie, że szczyt to jest po pierwsze tylko połowa drogi i to jest tak jakby, po pierwsze to jest tak jakby przebiec kilka maratonów, czyli tak, pierwszy maraton to jest nasz etap przygotowań, później idziemy do bazy. A jak się przygotowujesz? No powiedziałbym, że takie przygotowanie to tak naprawdę całe życie na to człowiek pracuje, ale dwa ostatnie czy trzy miesiące to już jest taka no, specyficzny fokus na to przygotowanie. Czy bezpośrednie przygotowanie startowe to już wtedy? Tak, tak. I to zaraz powiem o tym przygotowaniu właśnie, co dokładnie robię, natomiast później jest tak, że lądujemy w tej bazie i ostatni tydzień przed wyprawą to jest w ogóle masakra, jakby na ostatnią chwilę ubezpieczenia, jedzenie, to tamto, nie wiem, opóźnione loty, czasem jeszcze szukanie tych lotów, bo ich nie ma. Sprawdzone. Tak, okazuje się, że zanim dotrzemy do bazy, to nasz jest nieaktualna. No i później lądujemy w bazie, jest ten proces aklimatyzacji, gdzie tak naprawdę człowiek, no tak naprawdę z fizjologicznego punktu widzenia cały czas umiera, więc jak naprawdę przygotował się do maratonu i stanął na starcie i czeka miesiąc na ten start. I później jest ten właściwy maraton, czyli wejście na szczyt, no i zaczyna się ten trzeci, czyli zejście. A to w tym czasie umierania biegasz w basecampie? Koło 5000 z reguły, tak? Tak, zdarzyło mi się parę razy biegać, chyba najwięcej właśnie w tym roku, bo jestem też ambasadorem biegu Wings for Life i Bartek Ziemski, z którym byłem na wyprawie, też uczestniczy w tym biegu. Jest taki po prostu Wingsa strzeliłeś na piątce? Nie, no tutaj akurat tutaj było chyba 2,3 km. Zrobiliśmy taką pętlę 600 metrów, naprawdę w takim śniegu, czasem po pas, więc nie było łatwo, ale wydrukowaliśmy sobie numery startowe przed wylotem i najlepsze było to, że no, różnica czasu między Polską a Nepalem jest dość specyficzna, bo są 3 godziny 45 minut, więc trzeba dokładnie wycyklować. Więc o 13 w Poznaniu ruszał bieg, a my 16:45, tam ludzie mówili, no dobra, no już jakby idźcie, no przecież nikt nie sprawdził. Nie, no słuchajcie, jakby taka jest idea biegu, równolegle na całym świecie i nikt tego nie sprawdzi, bo nie mamy internetu, nie możemy się podpiąć aplikacją, ale skoro już zadaliśmy sobie tyle trudu, żeby numerki numerki wydrukować, już tam gdzieś pogięte i znalezienie agrafek w basie, żeby przy tym naprawdę było problematyczne, ale jedna Norweżka miała na szczęście w takiej apteczce wojskowej, więc biegaliśmy, ale to oczywiście było bardziej no może nawet nie dla fanów, tylko dla idei. Tak, po prostu czuliśmy, da się. A jeśli chodzi o samo przygotowanie, no to u mnie na pewno ewoluowało z czasem, bo jak pojechałem na tą pierwszą wyprawę jeszcze tylko do bazy, to właśnie byłem w takim, no można powiedzieć, gazie treningowym z całego roku, gdzie wszystkie życiówki pobiłem. Później to złamanie zmęczeniowe piszczela. Odpocząłeś chwilę? Odpocząłem chwilę, więc mogłem na świeżo zacząć, ale bardzo mocno trenowałem 2 miesiące i pojechałem w takiej, nawet z wagą taką można powiedzieć maratońską swoją, czyli 69 kilo. To startową, tak? Startową, tak. To bieganie ci pomogło faktycznie w aklimatyzacji w tym okresie wspinania i pobytu? Wtedy tak,
ale gdybym na takiej wyprawie wtedy był, problem był taki, że straciłem jakieś 4 czy 5 kilo, więc gdybym miał się jeszcze wspinać z ciężkim plecakiem, a jakby tam kwestia była taka, że docieram do bazy rzeczywiście bardzo załadowany, bez jakiegoś dużego wsparcia logistycznego. Na szczęście nie musiałem wychodzić wyżej, ale gdybym miał wychodzić wyżej, to utrata 5 kg ciała spowodowałaby, że z czasem, zresztą wtedy też pierwszy raz usłyszałem, że Himalaje nie są dla biegaczy. No i znowu podtrzymajcie to piwo, dajcie mi 5 lat. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ja zrozumiałem, że nie tylko trening biegowy, tylko jakby taki trening całościowy jest pod Himalaje dobry, więc zacząłem mniej biegać. I na przykład przed wyjazdem na Broad Peak, czyli 2 lata temu, miałem przeciążoną trochę kostkę, więc poszedłem na basen do znajomej. I ona zaproponowała mi parę takich treningów, które po prostu były bardzo obciążające, jeśli chodzi o pracę płuc, ale nie było kontuzjogenne, czyli na przykład, 700 metrów rozgrzewki crawlem, później robię serię po 100 metrów i oddech biorę co na początku 3 uderzenia ręką, 5, 7, 9, 11, 13, 15. No i myślę, że ktoś, kto pływał kiedyś crawlem, wie, że jakby powyżej 9 to już jest jakby agonia płuc i głowy, ale nawet jak byłem w Tajlandii, taki wyskoczył mi dość szalony wyjazd chwilę przed zimową wyprawą, to też ona mówi, jaki jest basen. Agata Kort zresztą, to może też pozdrowię przy okazji. Chyba 5. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, więc jak trenować, to naprawdę u najlepszych. I ona powiedziała, weź normalnie z baru hotelowego, mówię, nie, albo z alkoholem, mówię, nie, słomkę, a to jest butów wyjmę. I mówi, połóż się w basenie i po prostu oddychaj przez tą słomkę. I to było tak, że ja nie spodziewałem się tak naprawdę taką drobną rzeczą, bo jakby wyporność wody powoduje, że jakby naciska na płuca. I trzymając tą słomkę mam ograniczony dostęp do tlenu. Bo wdycham dużo mniej powietrza przez tą słomkę. I po prostu leżę sobie w basenie z tą słomką. Wygląda to dość kuriozalnie. Goście hotelowi wzywają ochronę. Jest rodzajem treningu. Jest rodzajem treningu. Więc tak naprawdę różne takie kwestie wypracowałem, które powodują, że przed wyprawą się nie kontuzjuje. Płuca pracują tak naprawdę od środka i od zewnątrz. Co pan robi? Ci pan agonię. Tak, ale to też jest zabawne, że wielu moich znajomych wspinaczy się śmieje, że mój trening jest cierpieniem, a dla nich góry są radością. Więc ja mówię, dobra, ale jakby ja mieszkam w Warszawie, to nie mogę sobie tutaj wymyślić gór, więc tutaj jakby wracamy do tego, co jest najistotniejsze w tym elemencie. I ja właśnie od pierwszej wyprawy stosuję hipoksję. Na początku więcej spania w hipoksji niż treningu, a z czasem gdzieś tam wypracowałem, znając obciążenie organizmu, też regenerację swoją i to, że na przykład morsowanie nie jest dla mnie, stwierdziłem, że nie szykujmy się na zimno, ale szykujmy się na obciążenie z ciężkim plecakiem, nie na wspinanie, tylko na deptanie właśnie głębokiego śniegu, bo na tym polega w sumie wspinanie, jeśli chodzi o normalne drogi w Himalajach, czyli ciężki plecak, jak mówię ciężki, to naprawdę ciężki, bo uważam, że 20 do 30 kg na plecach to jest dużo obciążenie. Trening siłowy też jest konieczny? Tak, ale też nie stosuję takiego treningu, można powiedzieć atletycznego, czyli z jakimiś sztangami, nie wiadomo co, bo tu też bardzo łatwo się kontuzjować i przeciążyć. Raczej obwody. Patrzę na czwórkę. A, wiesz, to już mniejsza, mała. Nie, kiedyś jak była piłkarska, to była lepsza. Więc raczej ciężki plecak, ciężkie buty, dodatkowe 2 kg na każdą łydkę, w hipoksji zazwyczaj tak stosuję mniej więcej, zaczynam od 4000 metrów wysokości. Większość osób tam nie dociera naturalnie. Czyli taki trening Rocky Balboa gdzieś tam na Alasce. Tak, ale z drugiej strony takim treningiem bardziej było, tak zamykałem się w wieżowcu, w sensie zamykałem, był otwarty dla wszystkich, natomiast znajomy dorobił mi klucz właśnie do wieżowca w centrum Warszawy i ku rozpaczy ochroniarzy pojawił się gość z plecakiem, rozbierał się zimą do krótkich spodanek i łaził w tym z powrotem po schodach. To było bardziej rzeczywiście Rocky Balboa, ja zalany potem, ciężki plecak, ludzie wychodzą w paltach i patrzą, jakiś wariat chodzi z plecakiem po piętrach, jeszcze nie daj Boże, między jednym a drugim piętrze usiądzie zje banana, więc rzeczywiście były kuriozalne sytuacje od ochrony, która chciała wzywać policję po babci, która powiedziała, że pamiętają Wandę Rutkiewicz, jak trenowała tak po schodach. Natomiast czasem okazało się, że mogę też trenować w hipoksji w warunkach milszych i że jestem w stanie też przy okazji trenować po prostu w warunkach, które mają ograniczony dostęp tlenu i że tak naprawdę, jakkolwiek by nie patrzeć, oprócz różnicy temperatury, to jest 1:1 przeniesienie warunków
tego, co mnie tam będzie czekać. Czyli nie będę biegać po Himalajach, tylko będę szedł z ciężkim plecakiem, w ciężkich butach, z rakami. W dostępie tlenu. I będzie to trwało godzinami. Więc nauczyłem się, że nie ma co być sprinterem, czy po prostu szybkościowcem, czy maratończykiem, który łamie 3 godziny, tylko muszę być po prostu silny i wytrzymały i gotowy na to, że ten wysiłek będzie trwał no tam całe dni, więc jak przychodzę tutaj, to po prostu, czyli do AirZone, to mam zazwyczaj, no takie z półtorej godziny robię, czasem wrzucę sobie jakiś interwał taki, że nie wiem, 12 schodów. Na ożywienie. Tak, 12 schodów, nie wiem, jak się tam liczy, na minutę. A tutaj tak. No, to ale na wysokości z ciężkim plecakiem, tak, więc to też jest inaczej. Choć mówisz, że jest taka zasada, czy tam powiedzmy myśl, że Himalajs, wspinanie nie jest dla biegaczy, to czy bez tego twojego biegania wcześniejszego, i nawet nie myślę tutaj o fizyczności, ale o głowie, byłoby możliwe twoje wspinanie, czy nie? Myślę, że w ogóle jeśli wziąć pod uwagę chronologię, jakby ileś tam zbiegów okoliczności, które doprowadziły do tego, że w ogóle zacząłem biegać w górach, to nie byłoby, jeśli chodzi o głowę, też myślę, że nie, no bo jednak taki ultramaraton, gdzie się biegnie no samemu, jest ktoś tam na trasie, ale jakby raczej jesteśmy sami ze sobą i głowa. Myślami, to jest głowa. Więc myślę, że zagrożenie, o którym mi wtedy mówiono, i akurat wtedy chodziło o Tomka Kowalskiego, który zginął na Broad Peaku schodząc ze szczytu, że biegacze mają taką tendencję, że nie zostawiają sobie żadnego zapasu. Nie? I to jest tak jakby wytłumaczyć komuś, kto dobieg na metę maratonu, że to teraz w drugą stronę. Możesz wolniej, ale musisz dobiec. Nie? I pewnie by to zajęło wtedy 3 dni, a nie 3 godziny, że mentalnie po prostu nagle ta cała adrenalina, która pcha do góry, ta euforia, która jest na szczycie, testosteron i jakkolwiek by to jeszcze nazwać, nagle jest po prostu, może być odcięty. Cisza. Tak, bo zdobyłeś jakby, a teraz jest najtrudniejszy powrót. Działa, tak. I dlatego ja uważam, że w tym roku właśnie te 2 8-tysięczniki, największym wyzwaniem i też osiągnięciem dla mnie było samotne zejście ze szczytu, gdzie mój partner spinaczkowy, no tak naprawdę 2 godziny był w stanie być w bazie. Czekał po drodze na mnie w obozie trzecim, ale już z obozu trzeciego schodziłem znów sam, jakby to był tylko taki checkpoint na zasadzie, że jest wszystko okej. No i to moje zejście 15-10 godzin odpowiednio, no było na pewno dużą walką z głową i ze zmęczeniem. A mój znajomy Bogusław Ogrodnik mówił, że w górach to jest tak, że jak stracisz powyżej 7,5 tysiąca metrów chęć do życia po prostu, to siadasz i się wyłączasz. I po prostu znikasz, tak? Znikasz w górę. Ja w tym roku trochę tego doświadczyłem, jak właśnie chodziłem na Napurnę, myślę, że jakieś, nie wiem, może 300 metrów w pionie przed szczytem, no po prostu na chwilę oparłem głowę, nie wiem, o skałę, czy tam jakąś poręczówkę, która tam była, i ocknąłem się po 5 sekundach na zasadzie, że zasnąłem. I to było przerażające, bo myślałem, jakby ja nawet nie zauważyłem tego momentu i zrozumiałem, jakby jak, na czym polega tam śmierć, że to nie jest żadna agonia, po prostu człowiek zasypia i jakby tyle, i jest po nim. I gdybym zasnął na godzinę, a nie 5 sekund, no to pewnie bym się już nie obudził. Czyli trochę jak jedziesz samochodem, jesteś zmęczony, tak? I tak. Masz taki tak, po prostu tak. No, tylko zamykasz oczy, a ty jest naprzeciwko. Tak. To było na zasadzie po prostu te 5 sekund, ja już odpoczywałem, bo gdzieś tam przystopowałem i zacząłem gdzieś tam odpoczywać też mentalnie. No jak się ocknąłem, byłem przerażony, jakby sięgnąłem gdzieś tam głęboko do swoich pokładów energetycznych i też mentalnych na zasadzie. Zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś choroba wysokościowa. Zacząłem sprawdzać jakieś obliczenia w głowie, czy mózg jeszcze funkcjonuje, jest w stanie policzyć jakieś tam równania. No dałem sobie trochę z liścia w twarz, po prostu na zasadzie ocknij się, jakby niech, tak, nie chcesz tu zostać, bo wiedziałem, że jeśli bym zasnął na dłużej, no to jakby następne osoby za mną szły, nie wiem, może godzinę czy dwie, a Bartek był z przodu, to by pewnie nawet też nie zauważył. Więc był to taki moment, że doświadczyłem tego, jak po prostu jest łatwo. I rzeczywiście jak człowiek już się doprowadzi do momentu takiego wyczerpania, że każdy krok po prostu zajmuje mu, nie wiem, minutę czy dwie. Ja nigdy tego nie doświadczyłem, ale wierzę, że po prostu zaczyna mu być wszystko obojętne, już po prostu chce usiąść, odpocząć. I no, większość przypadków śmierci w górach wysokich właśnie bierze się z tego, że siadają i odpoczywają. A jest to z kolei spowodowane tym, że przeszacowują swoje siły albo aklimatyzacja jest za szybka. Jakby. Ty z tą śmiercią spotkałeś się już właściwie przy pierwszym swoim kontakcie. Tak, można powiedzieć, że no gdzieś tam ta śmierć pojawiała się na tych wyprawach, w których uczestniczyłem. No można powiedzieć, że przy tym pierwszym K2, no to może najmniej, ale bo ja akurat poleciałem wtedy do Pakistanu, jak była akcja ratunkowa na Nanga Parbat, no ale gdzieś tam to, co się dzieje z Tomkiem Mackiewiczem, to obserwowałem jeszcze z perspektywy
no jeszcze reportera, który dopiero się gdzieś tam w ogóle w tym świecie zacznie odnajdywać. Później druga wyprawa, na którą pojechałem, na Nanda Devi, no to zanim w ogóle dotarliśmy do bazy, to przed nami była wyprawa międzynarodowa i 8 osób z tej wyprawy zginęło, jakby tak na dzień dobry, zanim w ogóle zaczęliśmy akcję górską, ale to wciąż było gdzieś tam daleko, to się zadziało, my dopiero tam dotrzemy, nie ma tych ludzi, są tylko rzeczy po nich. Natomiast tak najbardziej przejmujące, no to było rzeczywiście i co mi uświadomiło, że jakby zupełnie nie jest się gotowym na śmierć, jakkolwiek by człowiek nie ubierał tego wcześniej w procesie o świadomości i przygotowaniu, no to był moment, jak zresztą o tej samej godzinie, kiedy Sherpowie zdobyli K2 pierwszy raz w historii zimą, na moich oczach po prostu spadł Sergi Mingote, no i to był abstrakcyjny widok, jakby ja na zasadzie, ja nawet nie wiedziałem, jak zareagować, jakby krzyknąłem imię, wtedy myślałem, że to taki Włoch spada. I nawet mówię, bo włączyłem w kamerkę, myśląc, że to kamień na początku spada i chciałem nagrać spadające kamienie, bo rzeczywiście było bardzo dużym zagrożeniem, było dość widowiskowe, bo naleciało z prędkością drona praktycznie, czy szybciej. I tak pomyślałem, a on wyhamuje gdzieś niżej, będziemy się śmiać, że mam nagrany jego upadek i przeżył. I schodzę, jakby jak zobaczyłem obrażenia, on jeszcze oddychał przez godzinę, no jakby to nie było jakby mowy o czymkolwiek, że jest jakakolwiek szansa, że on przeżyje to. Więc to było pierwsze takie zetknięcie, no i tak naprawdę bardzo potężny cios i to był taki moment, kiedy za bardzo nie mogłem odnaleźć się w ogóle w tej bazie. Mam takie wrażenie, jakby co my tu jeszcze robimy, wracamy do domu wszyscy, nie? Jakby nie chodzi tylko o to, że tu jest niebezpiecznie, tylko że zginął człowiek, jakby koniec tej frajdy całej z tego. No ale później też zrozumiałem, gdzieś tam rozmawiając z jego bliskimi, z jego partnerką spinaczkową, gdzieś tam przyjaciółmi, że no każdy z nas jakby zginął, to tak naprawdę już jakby... No już to się stało i wspinajcie się dalej, jakby zdobądźcie tą górę, wracajcie z sukcesem, bo po tutaj przyjechaliście. Natomiast myślę, że na pewno mam dość dużą świadomość zagrożenia tego, że jakby ta śmierć jest obecna nie tylko w górach wysokich, ale w ogóle przy wspinaniu. Natomiast tam jest bardzo często, no bardzo tak nieprzewidywalna i można powiedzieć, chociaż każda śmierć jest w jakimś tam stopniu niesprawiedliwa dla nas, dla naszych bliskich. Tylko, że tam, jak ktoś mówi, sami się tam pchacie i ryzykujecie, no jest trochę w tym prawdy. No tak naprawdę, gdybyśmy wiedli normalne życie, startowali nawet sobie w tych maratonach czy w triathlonach, to jednak ja kiedyś słyszałem na prelekcji, że jakby procentowo jest większe zagrożenie, że ktoś umrze na maratonie. Mówię, no dobra, ale tu startuje 10 tysięcy osób, jakby nie porównujmy do wyprawy, no skali, tak, gdzie jest tak, osób 12, a ginie 5. To jest jakby zupełnie zaburzona proporcja. Więc to jakby też powoduje, że nie wiem, no cały czas analizuję jakby to, co się dzieje ze mną, to, co się dzieje w środowisku. Jeśli chodzi właśnie o te obrazy, siłą rzeczy zostają z tobą, prawda? Jak poradzić sobie z ich obecnością w twojej głowie? Myślę, że to jest właśnie kwestia takiej świadomości głębokiej, że po prostu... Albo nie jedziemy tam, nie jedziemy tam umierać. Zawsze się mówi, że jedziemy doświadczać życie i tak dalej. To są piękne słowa, zresztą prawdziwe. Ale trzeba po prostu mieć świadomość, że można nie wrócić z takiej wyprawy, albo że osoba, z którą się wspinamy, po prostu może zginąć i jedziesz, nie wiem, na wyprawę z przyjacielem, z przyjaciółką, partnerem, kimkolwiek i wracasz. I że tak naprawdę to jest cena, którą się za to płaci i to jest cena, którą na dzień dobry musisz w jakiś sposób zaakceptować. I niestety bardzo często jest to największą cenę za to płacą najbliżsi, bo to oni się mierzą później z tą pustką, z żałobą, z tym, że to ciało gdzieś tam może zostało albo wypłynie pół roku później na jakimś podawcą. Można używać określenia sport dla himalaizmu? Ja na pewno bym nie używał. Znaczy, powiedziałbym, że tak, że w himalaizmie można wyróżnić sportowe podejście i mniej sportowe, czyli takie turystyczne, tak jak wcześniej wspominałeś, ale nie jest to sport, bo nie ma określonych zasad. No bo jeżeli ktoś idzie z tlenem, to no ja nie powiem, że idzie z dopingiem, tak jakby, no, ale idzie w dalszym ciągu, w obu wypadkach to wyczyn. Tak. Natomiast ja bym powiedział, że to jest bardziej eksploracja, gdzie tak naprawdę, no bo sport, no mamy na przykład bieżnię, tak? Jest atest, mamy taką i taką odległość, jakieś tam warunki, w danych warunkach z wiatrem jest uznany rekord świata, czy nie jest i tak dalej. Mamy porównanie, odniesienie, tak. Tak, a tutaj nie ma, bo tak naprawdę no taki K2 jeszcze parę lat temu mogło być bardzo trudne do zdobycia, a jest sezon, gdzie po prostu ludzie wchodzą jak kolejką, tak? Po prostu wpinają się w poręczówkę i wchodzą, a Broadpeak w tym czasie, który jest łatwym 8-tysięcznikiem, jest bardzo ciężki i oprócz mnie jeszcze dwóch gości nikt nie wchodzi. Ginie Koreańczyk, jeden gość traci ręce, ja prowadzę akcję ratunkową z tą Rosjanką, więc jakby no, Broadpeak był po prostu wtedy jakimś koszmarem. Więc powiedziałbym, że nie można tego traktować jako sportu, gdzie są ustalone zasady gry i reguły.
No bo znów, jak jest na przykład wspinaczka sportowa, no to jest wszystko oczywiste, jakby wszyscy mierzą się z tym samym, a tutaj może być tak nawet, że z dnia na dzień te warunki się tak zmienią, że ktoś, kto wszedł w tym samym sezonie, no już idzie w dużo trudniejszych warunkach, więc powiedziałbym, że raczej eksploracja, coś no na pograniczu pewnie, nie wiem, zdobywania też biegunów i takich rzeczy, natomiast na pewno sport ma tam znaczenie, przygotowanie sportowe. Kiedy zadajesz sobie pytanie, dlaczego to robię, to masz taką jednoznaczną odpowiedź? Takie jedno zdanie, które to domyka klamrą? No, jak już zauważyliście w jednym zdaniu, ciężko mi zazwyczaj zamknąć swoje myśli. Natomiast no, myślę, że to jest po prostu moje miejsce takie we wszechświecie, gdzie czuję się najsilniejszy i najlepszy, i najlepszą wersją samego siebie. I jak mi ktoś mówi, że zazdrości, to mówię, no po prostu znajdź to miejsce. Jakby to nie muszą być Himalaje, to nie musi być bieganie, to nie musi być w ogóle sport, to może być, nie wiem, programowanie, granie w sudoku, już tak trywializując. Naprawdę można odnaleźć tyle rzeczy, w których jest się dobrym. Natomiast myślę, że to, co mnie wyróżnia, to że w momencie, w którym to odkryłem, po prostu postawiłem wszystko na jedną kartę i niezależnie od tego, ile osób mnie odwiedziło tego pomysłu, mówię, że to są jakieś fanaberie moje Himalajzy. Teraz sobie wymyśliłem, że najpierw bieganie, później triathlon, później bieganie w górach, a teraz jeszcze sobie Himalaje wymyśliłeś. Ja tłumaczyłem, nie, jakby to jest to, gdzie ja wiem, że po prostu jestem w stanie być tam najlepszą wersją samego siebie. I ty już znalazłeś właśnie to, czy jeszcze szukasz? Myślę, że to jest mniej więcej to, co, to, co się dzieje aktualnie. Jakby oczywiście no, też są czasem słowa krytyki, że co, to normalną drogą wszedłeś, to pojedź tam, nie wiem, zrób nową drogę. Ja mówię, nie, ale jakby ja nie jestem wspinaczem, jestem filmowcem. Dla mnie jest satysfakcją, że na szczycie wyciągnąłem kamerę, ona zadziałała, ja wróciłem, co prawda prawie ukrócono 4 palce, ale wróciłem z super materiałem, że pokazaliśmy, że wśród tych wszystkich komercyjnych projektów i wypraw i takiego pędu, gdzie na przykład chyba teraz na Sichapang jedno pozwolenie kosztowało 140 tysięcy dolarów. To są w ogóle tak abstrakcyjne pieniądze, których nam się jakby w głowie mogłoby się przewracać, a my pojechaliśmy w zespole po prostu dwuosobowym, partnerskim i tak naprawdę każdą próbę, którą mieliśmy do zdania i egzamin tam, zdaliśmy od tego, że straciliśmy sprzęt w lawinie, po to, że później sprzęt tam został zasypany na kolejnym wierzchołku, po już ostatnią historię na koniec ratowanie, czy tam pomoc w ratowaniu życia człowieka. Więc tak naprawdę wracam i mam takie poczucie, że zrobiłem coś dobrego i że gdzieś tam ten chorowita astmatyka osła, który miał zakaz sportu i był biały jak ściana i nauczycielka pytała, co jest Portugalczykiem, jesteś tak blady. I że ten gość jest w stanie po prostu w Himalajach no, być dumny też z samego siebie. A czy sport był takim, sport w postaci biegania był takim przyczółkiem chwilowym, czy jakkolwiek jesteś w stanie porównać tą przyjemność z himalaizmu, ze wspinaczki do sportu, jakim jest bieganie, bo dalej biegasz? Ja myślę, że dzięki też Himalajom nauczyłem się traktować sport bardziej jako nie te wszystkie cyferki, liczby, że tutaj idę na trening, muszę to i to. Chociaż to też jest znowu dość abstrakcyjne, bo wróciłem z wyprawy i w testach wydolnościowych jakby wypadłem lepiej. Schudłem 4 kg, straciłem 4% tkanki tłuszczowej. Okazało się, że na przykład w teście Wingate, czyli zmierzenia tak maksymalnej mocy ramion i nóg, ramiona miałem silniejsze. Byłem w stanie o sekundę szybciej wygenerować moc maksymalną, a nogi słabsze. I to jakby ciężko jest w ogóle to ocenić, bo jakby wracam, chude ręce, nogi niby wzmocnione. I tak naprawdę jakby to, na to spojrzeć tak z biomechanicznego punktu widzenia, to nie ma to za bardzo sensu, ale ma sens, jak da się wszystko razem. Na zasadzie organizm tam się przyzwyczaił, że ma przeżyć. Czyli w 20 czy tam 30 sekund masz wygenerować maksymalną moc, zrób to jak najszybciej, utrzymaj ją. I organizm, nawet jeżeli po prostu padnie potem ze zmęczenia, to przez te 20-30 sekund tą moc wygeneruje. Natomiast nie jestem w stanie na przykład się zmobilizować do takiego treningu, jak miałem narzucony, jak, nie wiem, chciałem złamać 3 godziny w maratonie, bo wiem, że to było bardzo obciążające, było to męczące, cała zima przepracowana i tak dalej. Staram się po prostu czerpać większą radość z tego, w czym uczestniczę. I zaraz startuję na przykład w sztafecie 400 km ze Świnoujścia na Hell, Border to Hell. Mhm. Zresztą chyba, nie wiem, czy chłopaki ze Słorców nie byli tutaj niedawno, pewnie opowiadali o tym. I to jest po prostu dla mnie taka przygoda, rajd. Jedziemy w 6 osób, każdą z tych osób bardzo dobrze znam. Jest to na przykład Andrzej, z którym biegłem bieg rzeźnika w parze, jest
jest Bartek, z którym się teraz spinałem. Są dwie znajome dziewczyny, z którymi, nie wiem, jedna nawet pojechała ze mną do Ukrainy raz transportem humanitarnym. Jest ludzie jakby z różnych tak naprawdę środowisk. Oni się nawet między sobą nie znają, ale stwierdziłem, stworzę taką ekipę, że na pewno się wszyscy polubią. I wystartujemy razem, nie mamy napinki na żadną wygraną ani nic. Po prostu wiem, że dobrze spędzimy czas, na pewno będzie wyczerpujące i wymagające, ale gdybym miał przebiec teraz ja na przykład 80 km po asfalcie czy po lesie, to w ogóle by mi się nie chciało, więc zacząłem podchodzić do biegania dużo bardziej jak do jakiejś przygody, rajdu. Chociaż znowu, no teraz na... Szykujesz się do... No właśnie nie wiem do czego, do życia. Nie, no i jakiego biegu się szykujesz? Teraz ten? Tak. 400 kilometrów, no, ale 70 się nie opłacało. Tak. No ale tydzień później Tatra Fest 24 kilometry, ale znowu nie mam jakiejś napinki. Jakby wiem, że już nie zostanę mistrzem świata ani podwórka. Wiem, że się nie chcę kontuzjować, bo gdzieś tam w przygotowaniach mam po prostu dwie kolejne wyprawy, na pewno w kwietniu, a możliwe, że jeszcze wcześniej jedną. Nie jest tak, że swoje mistrzostwo, bo każdy z nas w życiu się realizuje i że swoje mistrzostwo realizujesz właśnie w górach, a bieganie, triatlon, po prostu sport poza wspinaczką traktujesz jako czystą przyjemność. Tak trochę jest. No, co prawda teraz na treningu ostatnim środowym, zresztą chyba na 25-lecie, tak, biegania, PL. Tak jest. Zastanawiałem się, czy to możliwe, 25 lat. No, no, no czas leci. To już wtedy był internet. Nie, ale było bieganie. No w sumie bieganie od zawsze. No i akurat robiliśmy trening tam, nie wiem, 600 metrów szybko, odpoczynek 200, 600 w trupa, odpoczynek i 200 już absolutnego trupa i no pobiegłem najszybciej, jak w życiu w ogóle biegałem, czyli tam po 2,27 do ostatniej odcinki, zresztą z Asią Jóźwik też pozdrawiam serdecznie. Jesteś w gazie. Tak, i stwierdziłem, że jak mam taki odpoczynek i nie mam żadnej napinki, to po prostu jakby wróciłem do tej dziecięcej radości, tak, czyli pójdę sobie po prostu potruchtam. Okej, no może to nie jest aż tak truchtanie, bo jednak chcę dobiec w przeciągu doby, nie wiem, 10 km czy 20, ale że nie odczuwam takiej potrzeby, że teraz muszę przebiec to, że dzisiaj mam rozpisane to. No nie chcę tu nikogo obrazić, ale chyba po prostu jestem trochę za stary na takie, żeby jeszcze się napinać na takie bieganie. I właśnie jak na przykład myślę o triatlonie, to pewnie bym chętnie wrócił na jakiegoś takiego Ironmana, nie wiem, w jakiejś ciekawej lokalizacji, żeby trochę poczuć właśnie tą przyjemność z szosy. W zeszłym roku na przykład na szosę wróciłem i bardzo dużo zacząłem jeździć. Jak idę na ściankę, to raczej idę sam i po prostu myślę, że tak zacząłem bardziej holistycznie podchodzić w ogóle do treningu, do swojego ciała, do przygotowania, nie wiem, zacząłem przed wyprawą chodzić na jogę, udało mi się być 3 razy. Stwierdziłem, że jestem bardzo nieporozciągany, że to może mi się przydać w tym małym namiocie, żeby gdzieś tam się zmieścić. I jest to jakby absolutnie coś, co nie mogę powiedzieć, żeby mi sprawdziło, nie wiem, jakąś mega przyjemność, ale stwierdziłem, że to może się przydać właśnie pod kątem wypraw. Czyli takie, nauczyłem się po prostu szacunku do własnego ciała, bo nigdy nie byłem zawodowcem. Myślę, że jest bardzo dużą bolączką to, że mocni amatorzy albo też początkujący biegacze nagle wpadają w taką euforię i chcą trenować jak zawodowcy, a nie mają takiej przestrzeni, przecież nie prześpią się w ciągu dnia, nie zjedzą 5 posiłków zbilansowanych, nie mają fizjoterapeuty i tak dalej. Ale mają ciśnienie. Ale mają ciśnienie, no i jest jakaś moda, może teraz ona jakoś tak ostygła i może ludzie też już mają większą świadomość. No myślę, że pewnie był taki moment, że fizjoterapeuci zacierali wszyscy ręce na całym świecie, bo nagle ludzie po prostu zaczęli biegać i ja sam mierzyłem się z tym, bo wiele osób mówiło, jestem otyły, ale jeżdżę dużo na rowerze i chcę przebiec maraton de Sable. Ja mówię, stary, to w ogóle mówisz o 7-odcinkowym jakby hardkorze na pustyni, a jakby naprawdę masz nadwagę. Przebiegnij 10 km, jakby pójdź na test techniki biegowej, jakby pomyśl na tym, że jakby te kolana i stopy masz jedne, w sumie dwie, tak. Ja się zastanawiam i przez dłuższy czas, jak bardzo jesteś biegaczem i w sumie wymyśliłem test, korzystając z tego, że partnerem odcinka jest całej serii, jest e-obuwie. Często zadajemy takie pytanie, które definiuje, jak bardzo jest się biegaczem. Bardzo prozaiczne, ale w teście Adama, bardzo trafnie oddaje rzeczywistość. Ile masz par butów do biegania? No,
Znaczy nie powiem ile, bo nie wiem. Ale dużo. W tym plecaku mam trzy, które zabrałem ze sobą. No myślę, że po prostu mogę procentowo odpowiedzieć. No to 90% butów, więc myślę, że w domu, no w tym momencie pewnie mam z jakieś, no 15 par, ale to dlatego, że też jakby nie jestem, tak jak ja. Nie jestem, nie lubię kolekcjonować i przechowywać i trzymać, bo uważam, że jakby to jest też jakaś kwestia świadomości, dbania o planetę, więc bardzo szybko też po prostu daję buty, jeśli wiem, że dostanę jakieś nowe. Czyli twój minimalizm, jeśli chodzi o buty biegowe, objawia się 15 parami. Dobry wynik. Ale za prostu chodzisz też w butach biegowych. Tak, po prostu mam minimum niezbędne do życia, czyli 15. I zawsze ktoś chodzi do mnie do mieszkania i mówi, ej, no masz tyle butów. Ja mówię, no nie, to są wystawione, bo w nich biegam w tym tygodniu, ale w szafie jest jeszcze z 10 par. No ale dochodzą też jakieś tam trekkingowe, wspinaczkowe i tak dalej. Natomiast no jakby no, buty biegowe są po prostu tak uniwersalne, wygodne, że zazwyczaj jak chodzę po mieście, to no to chodzę w biegowych, ale mam ich sporo, tak? Ale to ze względu na wygodę. Więcej niż skarpet. Ja to robię, no to mam to samo, ale ja ze względu na wygodę po prostu często zakładam do pracy albo wychodząc gdziekolwiek na spotkanie buty biegowe. Cały dzień śmigam, prowadzę auto, jest mi wygodnie, nic mnie nie upija, nie uciska. Lubię marynarki, wszystko fajnie, ale do tego buty biegowe mnie nie, tak ja myślę, nie że ulicami Nowego Jorku 3/4 ludzi podążających do biura, czy do biur, idzie w butach biegowych. Tak. No i to, i no przecież pokazy mody też bardzo często widać właśnie gdzieś tam projektantów też w jakichś butach sportowych. No ja swego czasu, jak byłem studentem, czyli naprawdę dawno temu, to pracowałem w knajpie, po prostu też właśnie buty biegowe były najwygodniejsze, więc... Sprayem na czarno pociągnięte. Tak. Chociaż akurat wtedy one były czarne, natomiast no po prostu są wygodne i siłą rzeczy też jakby taki sportowy lifestyle wrócił do łask, no bo przecież no jak się idzie teraz na spotkanie i ktoś przyjdzie, nie wiem, w t-shircie, może nie w dresie, ale jakby no ubrany w miarę na sportowo, nie jest to faux pas, jakby akurat podoba mi się taki trend, bo ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że ja to zawsze chodzę tak samo ubrany, czyli dżinsy, luźny t-shirt i sportowe buty. Ja mówię, ale tak jest mi wygodnie, jakby to czemu mam się ubierać jakby inaczej, jeżeli oczywiście nie oznacza to braku szacunku do danej osoby czy ceremonii. Więc myślę, że no już jakby tak przenosząc to na grunt taki, nie wiem, mentalno-życiowy, że jeżeli możemy mieć trochę luzu właśnie w życiu i objawia się to między innymi taką odzieżą, no to sobie tego luzu dajmy i tak samo w treningu, w bieganiu jak można i nie pracujemy akurat na jakiś rekord czy mistrzostwo, czy wicemistrzostwo świata, no to po prostu czasem odpuśćmy, nie? Świetne słowo użyłeś, mentalny. Czym różni się mentalność Polaków, Portugalczyków, Belgów, Szwedów? Kogo tam masz w głowie, wiesz, wśród swoich znajomych? Bo na pewno statystycznie i życiowo masz dużo więcej znajomych ze środowiska międzynarodowego. W ogóle Portugalia jest kapitalnym krajem, który zakrawa o miano wyjątkowo międzynarodowego. To prawda, zresztą też myślę, że pod kątem treningów obozów przygotowawczych, no to Portugalia... Montegordo. Dlatego o tym mówię. Jest znakomitą właśnie taką, można powiedzieć, bazą, gdzie jest ciepło, gdzie uważam, że ludzie są bardzo serdeczni i jest to kraj, który no myślę, że jeszcze jakieś 10 lat temu nie był aż tak odkryty między innymi przez Polaków. I ja zawsze mówię, że te kraje są bardzo podobne do siebie, przede wszystkim ludzie, bo może na pierwszy rzut oka nie wydają się aż tak bardzo serdecznie, otwarcie jak krzykliwi Hiszpanie, czy hałaśliwi, żeby użyć innego słowa, Włosi. Natomiast jak się zaskarbi czyjąś życzliwość i sympatię, to ci ludzie po prostu zostają z nami do końca życia. I myślę, że to jest element, który jest wspólny między Polakami a Portugalczykami, że nie musisz być aż tak wylewny, jak jedziesz w tramwaju, to nie wszyscy muszą cię słyszeć, ale jeżeli potkniesz się wychodząc z tramwaju, to jeden i drugi poda ci rękę. Pewnie jest tam trochę więcej luzu. Natomiast jak ja wyjechałem tam do Portugalii na studia i po 2 latach przyjechałem do Polski chyba na wesele swojej siostry i zobaczyłem jakby, że moi znajomi gdzieś tam się rozwijają, jakaś taka dynamika zawodowa czy życiowo-rodzinna się jest już w innym miejscu, a ja czułem, że trochę się zatrzymałem i pomyślałem po 2 latach, że jeżeli... No wtedy akurat pomyślałem, nie chcę zmarnować swojego życia, no pewnie ktoś inaczej by to odebrał, bo też często słyszę, co ty jesteś Portugalczykiem, mieszkasz w Polsce. Mówię tak, jakby to jest mój świadomy wybór, po prostu lubię dynamikę, energię, pracowitość Polaków. Wiadomo, że są różne cechy narodowe i społeczne i tak dalej, natomiast tutaj tak jakby my sami decydujemy, kim się otaczamy i na ile pozwalamy sobie, żeby jednak taka ogólnie przyjęta jakaś cecha narodowościowa
przełożyła się na nasze życie czy postępowanie, więc staram się zawsze mieć trochę takiego luzu, sarkazmu portugalskiego i to dystansu prawda. Do życia. Jeżeli nikt jeszcze nie zauważył, to niektóre te rzeczy to były żartobliwe w tej audycji. Nam się wydawało, że złapaliśmy część. Nie, ktoś to słucha, bo nie widzi mojej twarzy. A nie, bo to też wideo. To polecamy, oglądasz na YouTubie. Tak. A z drugiej strony mam taką pracowitość i no nie wiem, może heroizm to jest bardzo mocne słowo, ale trochę tego, że jednak ta historia Polski, no porównując choćby do Portugalii, która też z drugiej strony cały czas była najeżdżana przez Hiszpanię i gdzieś tam, no przecież Portugalia w ogóle powstała jako księstwo założone, zależne od Hiszpanii, jako wynagrodzenie za dobry udział w krucjatach jednego z rycerzy. No i, ale jeżeli wziąć pod uwagę jakby historię Polski, z czym się mierzył nasz kraj i to ile razy się gdzieś tam podnosił i po prostu istnieje na mapie. I ja mam jeszcze ten dodatkowy czynnik, który powoduje, że gdziekolwiek na świecie powiem wśród wspinaczy, że jestem z Polski, to jakby jestem odbierany na zasadzie, ty jest gość z Ligi Mistrzów, nie na zasadzie, naprawdę ludzie nie mają tego świadomości. Osoł, to jak wchodzisz na szczyt, robisz ten ostatni krok, wyjmujesz żeby znaleźć aparat. Się na szczycie, to najpierw wchodzi Polak, czy najpierw wchodzi Portugalczyk? Oswald wchodzi, nie? Kiedyś zapytał mnie znajomy, czy pomyślałem, jakie będą pierwsze słowa, jakie powiem na szczycie i nie myślałem o tym. Jak byłem na pierwszym 8-tysięczniku, moje pierwsze słowa padły po hiszpańsku, bo akurat był gość z Boliwii, z którym połączyliśmy siły, czekałem tam parę metrów przed szczytem na niego, żebyśmy razem weszli, plus gość z Belgii, ale który pracował w Urugwaju, więc znał hiszpański, więc nasze słowa radości były po hiszpańsku. Mówię, ale muszę jeszcze po polsku nagrać, po portugalsku. Ale flagę mam Polski ze sobą. Miałem jeszcze czekan z flagą Portugalii, ale akurat zaginął mi na jednej z wypraw, bo myślę, że ten himalaizm w Polsce ma jednak zupełnie inną, no inną jakby świadomość. Czyli szczypta heroizmu wygrywa. Trochę jest, no ale jak oglądam mecze reprezentacji, no to raczej Portugalia. No. Nie, no, ale jesteśmy zaskoczeni. Ale nie mamy ci za złe. Słuchaj, nie mamy ci za złe. Po prostu piłka nożna utożsamiam się, jakby kojarzę się z Portugalią. W Portugalii jest to praktycznie jedyny sport, w którym oni są dobrze, oprócz hokeja na rolkach, o ile tak to w ogóle się nazywa. To jest chyba sport, w którym, nie wiem, trzy kraje, czyli Portugalia, Hiszpania, pewnie jakaś bezludna wyspa w to gra. Wystarczy się wybrać na dowolną plażę w Portugalii, szczególnie południe i wtedy, kiedy robi się ciepło, jak dużo osób gra w piłkę na plaży. I na jakim poziomie w ogóle, oczywiście. Więc to tak naprawdę, może to jeszcze nie jest jakaś Brazylia, ale jest to na dobrym poziomie, więc no nie mam właśnie wątpliwości, że jak no, gra reprezentacja Portugalii i Polski, no to raczej po stronie portugalskiej, szczególnie, że jakby pracowałem też z tą reprezentacją i kilku piłkarzy, którzy tam gra, poznałem dość dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o himalajzm, no to cierpienie, cierpliwość i tak dalej, no to są bardzo mocne słowa i ciężkie, ale no kojarzą się jednak z polską historią, z takim ciężarem, z którym siłą rzeczy się rodzimy i nawet jeżeli teraz jesteśmy nowocześni, czy nie, bardziej, nie wiem, hipsterami, mamy dystans do takich, nie wiem, rocznic jak Powstanie Warszawskie. Ja jestem akurat osobą, że jak jestem w Warszawie o 17, zatrzymuję się i jadę do centrum i tam spędzam ten czas, więc jakkolwiek byśmy nie próbowali gdzieś tam czasem trochę zluzować ten bagaż, to tak jak w Himalajach, on zawsze będzie nam towarzyszył. Ja w ogóle słuchaczom podcastu polecam podgłosić i posłuchać, jak Oswald oddycha, bo to jest pierwszy gość, który oddycha tak bardzo miarowo i myślę, że to będzie słychać. Wojtku, zadbaj o to, żeby to było słychać. Wow. Tak? Tak. Bierzesz, jak wydaje mi się, że jak pływak bardziej oddechy, ale mogę się mylić. Aż tak dużo z pływakami nie przebywałem, natomiast jesteś jedynym gościem, który w ten sposób oddycha między wypowiedziami. Ciekawe. Że nie bierze oddechu. Że bierze, ale to można byłoby nazwać w sposób oszczędny. Nie, ciekawe, czy to w bieganiu też tak biegasz, bo ja skupiałem się na oddychaniu miarowo. Na rozgryzł cię. Nie, ale to na ciekawe koniec. Bardzo, bo jak byłem dzieckiem, chodziłem na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, ale oddechowej, żeby radzić sobie w przypadku ataków astmatycznych, które były straszne. U mnie na zasadzie lądowałem w szpitalu pod kroplówką i tlenem i po prostu musiałem nauczyć się zacząć po pierwsze oddychać z przepony, co też
też jest ciekawe, że na maratonach, jak mam kryzys, to zazwyczaj wynika on ze skurczu przepony, co w ogóle nie sądziłem, że można aż taki mieć skurcz. I nawet byłem kiedyś u fizjoterapeuty z bólem, po prostu wcisnął mi ręce w przeponę, to ja myślałem, że tam naprawdę zwariuję z bólu. A sam poprawiasz to? Ty pracujesz nad tym? Tak. Bo można samemu? Można. Można, ale też nauczyłem się, że po prostu jak czuję odmrożone palce w przeponę, już tam zostaną. Ale nauczyłem się też, że po prostu przez to miarowe oddech właśnie powoduje się tak jak ten ucisk na mięsień, że fajnie jest czasem zakłócić się rytm oddychania i na przykład odetchnąć na lewą nogę, jak robię krok kolejny podczas biegu, żeby właśnie tam spowodować taką lekką dysfunkcję, która spowoduje, że ta przepona na chwilę wyluzuje. A to taka ciekawostka. Jak się biega na jedną nogę, bierze oddechy, bo tak powinno się ogólnie biegać na nogę, tą, która jest, ma lepszy zakres ruchu też z tyłu w tylnym wahadle, wtedy się biegnie trochę szybciej, ale z drugiej strony przepona zdecydowanie się obciąża i jest bardzo obkurczona. Często czuć po dłuższym bieganiu, że jedna strona jest spięta, a druga rozluźniona. To dlatego, że właśnie bierzemy wdechy na jedną nogę, która jest z tyłu. No i mi to zajęło dość dużo czasu i chyba już po którymś maratonie, gdzie to nie była taka ściana na zasadzie, że nie mam sił, tylko po prostu właśnie tak mocne kłucie i zawsze po prawej stronie, po prostu gdzieś tam zdjęcia zawsze właśnie uciskam tą przeponę i poczytałem w internecie, bo tam przecież jest wszystko, ale lepiej to od ciebie usłyszeć jednak, że właśnie kwestia, żeby czasem jednak tak sztucznie spowodować oddech, że on jest wzięty na drugą stronę i wtedy czujemy, że właśnie na chwilę można odciążyć. W moim przypadku prawą stronę. I jeszcze jedna czynność jest, czyli jak stoimy w pozycji luźnej, to z reguły jak mamy ręce zaplecione, to rzadziej stajemy na jednej nodze, obciążając, a drugą luzując. Najczęściej jest to jedna noga. Czyli ta silniejsza, na której czujemy się stabilniejsi, wtedy na niej stoimy, a druga stoi nam, służy nam tylko do utrzymania równowagi. I to powoduje, że z jednej strony żebra się zbliżają do kręgosłupa, a z drugiej trochę uchylają. I to znowu powoduje tą dysproporcję, że tu jest luźniejsza przepona, a tu bardzo spięta. Jak się położymy na płasko wieczorem, to widać, że jedna strona żeber z reguły jest ciut wyżej uniesiona, a druga jest ciut niżej. Czy jednak podcast w rytmie oddychania nam się zrobił ostatecznie? Słuchajcie, ale to ja się też czegoś nauczyłem na koniec, zresztą za każdym razem uczę się z każdej rozmowy. Naprawdę niesamowite historie. Twoje ulubione, ostatnie pytanie, a moje ulubione, twoje ulubione miejsce do biegania w postaci zawodów lub miejsca na ziemi, w którym czujesz, że biegać się najlepiej, czy czerpiesz z tego największą radość? To jeżeli chodzi o takie bieganie górskie, że po prostu biorę plecak biegowy, wodę i sobie ruszam na szlak, to Tatry Zachodnie, ponieważ nie masz tylu ludzi i jest dość dziko i też właśnie mam takie podejście, że tam nie mierzę czasu, zegarka, po prostu tak, żeby dobiec na jakiś obiad albo kolację na dół, czy przed zmierzchem na pewno. A jeśli chodzi o takie treningi, to no, bardzo lubię Agricola. Naprawdę, nie podbiegi, po prostu stadion. Jest to miejsce, gdzie wszystkie najtrudniejsze treningi, interwały po prostu w cierpieniu gdzieś tam spowodowało, że jak miałem formę, to właśnie tam, więc wspomnienia i też lubię po prostu na bieżni, bo to, chociaż ostatnio też właśnie tą jedną milę na AWF i AWF też miło wspominam, bo jestem z Bielan, tam się wychowałem, więc jak gdzieś jeździłem na bieganie, to tam, ale tak na Agricola mam 1200 metrów, więc akurat tak... Zazdroszczę. Zrobię 7 minut rozgrzewki, jeszcze 2 kółka rozgrzewki i można cisnąć, więc Agricola Stadion. A moje Monte Gordo. To musimy się tam kiedyś złapać. Ulubione miejsce na ziemi. Ja tam jeździłem na jedną Survejrze. Na nie jedną. Na wakacje najbardziej z rodziną się tam, zaraz po obozie biegowym wracałem do Portugalii, w to samo miejsce, z rodziną w październiku na wakacje. Naprawdę. No, nie, i z emerytami. Jakby, po pierwsze... Mianie się składa, że za chwilę wakacje, bo to takie też polecajki przedwakacyjne. Tak, tam jest najpiękniejszy w październiku, moim zdaniem. No. Nie, bo lipiec, sierpień to jest naprawdę bardzo gorąco. Późne wakacje. Tak. Chociaż mi się też spodobało już na koniec Gran Canaria w lutym, jak w Polsce było no, bardzo niemiło, a tam było 15-20 stopni, to też przecież Mekka dla triatlonistów, ale... Tak, rowerek na Gran Canaria, bardzo przyjemna rzecz. I pływanie w miarę przyjemne i zresztą też pobiegać tam też można po górkach, więc no mam parę takich miejsc na świecie. Na pewno źle mi się biegało na Bali.
Oj, tam może być na Bali. Nie na Bani. Na Bali, na Bani albo bez Bani. Serdecznie dziękujemy, Oswald, że byłeś naszym gościem. Tak, to jest dzięki. Podcast w rytmie biegania, którego partnerem częściowo jest... w rytmie wspinania. Częściowo w rytmie biegania też. Którego partnerem jest e-obuwie. Zapraszamy do wysłuchania wszystkich odcinków serii. Dziś sięgnęliśmy, mam wrażenie, po szczyty. I nie tylko po te historie, które niosą ciarki i emocje związane z pozytywnym znalezieniem swojego miejsca na ziemi, ale też przez te trudne tematy. Także dziękujemy, że podzieliłeś się z nami wszystkimi aspektami, również tymi biegowymi. Zapamiętujemy. Dziękujemy za te pierwsze 5 lat twoich historii. Czekamy na kolejne lata. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że w takim razie w takim samym składzie i z taką samą liczbą palców będziemy kolejne odcinki nagrywać. Także już jesteśmy umówieni. Do usłyszenia i do zobaczenia. Czołem. Życzymy samych sukcesów. Dzięki, do zobaczenia. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Podcast w rytmie biegania napędza e-obuwie.